Witam serdecznie, moim gościem Rafał Ziemba-Tylicki. Witam serdecznie. Rafał, przekonująco wygrywacie 9-1 ze Stalbudem. Czy to można określić w takich kategoriach łatwo, szybko i przyjemnie, czy raczej byś tak nie upatrywał w takich właśnie kategoriach tej odpowiedzi? Wiesz co, powiem szczerze, że oczywiście podchodziliśmy do tego meczu jak do każdego innego. Wiedzieliśmy, że to jest rywal gdzieś tam troszkę z niższej tabeli, ale my nieraz takie mecze potrafimy ciężko zagrać i myślę, że tu zachowaliśmy chłodną głowę od samego początku. No i konsekwencja i skończyło się tak, jak się skończyło. Dzisiaj twoja postawa bardzo dobra, 4 asysty, 2 gole. Mateusz Szafraniec bardzo ładnie w statystykach, ale trzeba powiedzieć, nie wymieniając tylko kluczowych postaci, cały Tylicz zagrał dzisiaj na 100%. Tak, no dzisiaj się udało. Wujek na mnie tak strasznie krzyczy, że w końcu musiałem się zmotywować. Nie no, żartuję. Dzisiaj uważam, że cała drużyna zagrała naprawdę rewelacyjnie. Uzupełnialiśmy się w 100%, mieliśmy 3 mocne zmiany. Każdy wiedział, co ma robić, jak zawsze zresztą. No i co? No i teraz akurat tak się potoczyło, że wszystko wychodziło. Tak mi się wydaje, nie wiem, przynajmniej z mojej perspektywy, że chłopaki z przeciwnej drużyny nie za bardzo mieli pomysł na nas, jak i z nami zagrać. W pierwszej połowie zagraliśmy trochę na swojej połowie, co też gdzieś tam spróbowali pokopać z nami, ale później zastosowaliśmy pressing, no i wydaje mi się, że to też miało duży wpływ, że ciężko im było się wydostać. Jak tak dalej pójdzie, taka będzie rywalizacja, to tak naprawdę czekamy jeszcze na wyniki Domu Weselnego Sylwia. Możecie już tak szybko odskoczyć, tak daleko wy i Sylwia, że tak naprawdę inni nie ma szans, żeby doskoczyli już nawet w rundzie rewanżowej. To byłaby sytuacja bez precedensu. No, wiesz co, to też tak daleko nie ma co wybiegać, bo to są teraz mamy 2 mecze, czyli Sylwia i Gold Team, o ile się nie mylę, więc... No to ciężko. Tu jest 6 punktów, to jest kupa punktów i co z tego, że wybiegasz pierwsze 5-6 meczy, jak w tych dwóch możesz stracić tak naprawdę po 9, nie po 3, bo, przepraszam, po 6, nie po 3, bo to są takie mecze o tak naprawdę 6 punktów, więc... No, ale to jak co roku będzie gonitwa między tymi trzema drużynami. Ktoś tam się jeszcze gdzieś zawsze dołącza. Ale myślę, że będzie ciekawie jeszcze w tej drugiej połowie ligi. Na pewno. Z tobą się zgadzam. Dziękuję za wywiad. Ja również.